dźwięk szofaru dał sygnał do rozpoczęcia 21. Marszu Żywych, który 19 kwietnia 2012 roku wyruszył spod bramy z napisem Arbeit macht frei, byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. W tym roku w sposób szczególny upamiętniono wyzwolicieli niemieckich obozów koncentracyjnych. W marszu po raz pierwszy udział wzięli amerykańscy weterani II wojny światowej, którzy wyzwalali m.in. obozy Dachau i Mauthausen. Ocalały z Holokaustu Meir Lau, były główny rabin Izraela, który jako kilkuletnie dziecko został wyzwolony przez Amerykanów w obozie koncentracyjnym Buchenwald, powiedział: "This is the first thing in education and information and knowledge. To see something, to feel it, to understand." Podstawową sprawą w edukacji jest zobaczyć coś, poczuć i zrozumieć. Do tego trzeba dodać to uczucie dumy narodu żydowskiego. In the same way that our ancient fathers, brothers and sisters, tak jak przed laty nasi ojcowie, bracia i siostry szli ostatnią drogą, z której nie było powrotu, my bierzemy dziś udział w Marszu Żywych, a nie w Marszu Śmierci. Każdy z nas powróci do domu, do swojej ojczyzny. To daje nadzieję, napawa dumą i jest pozytywne. Uczestnicy przeszli w milczeniu do Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów odbyły się główne uroczystości. Marsze Żywych organizowane są od 1988 roku w Dniu Pamięci o Zagładzie, którego data związana jest z wybuchem powstania w getcie warszawskim. Największy miał miejsce w 2005 roku, roku 60. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, kiedy uczestniczyło w nim około 20 000 osób.